Dzień dobry, za oknem świeci słońce, przynajmniej w Warszawie, a my witamy 2 grudnia w naszym centrum sterowania porankiem. Mm. Nasi reporterzy są już rozmieszczeni w Polsce, zaraz się dowiecie w jakich regionach. Może to będzie małopolskie, łódzkie, jesteśmy wszędzie. Tak. Możecie na nas liczyć, bo zaglądamy tam, gdzie są dla was ważne sprawy. Oprócz tego, że nasi reporterzy są gotowi, to nasi eksperci będą służyli wam poradą. Oj tak, i tych porad będzie sporo. Jak zarządzać wydatkami, co wybrać na Mikołajki, jak nie dostać zawału przy tankowaniu. I jak jeździć bezpiecznie po mieście i oczywiście efektywnie, tak żeby nie stracić majątku. Przygalopowaliśmy do ciebie. Ciekawe, czy mają przepis też na tort, bo ktoś obchodzi... Nie wierzę. 40 urodziny to się nie da. Dajcie wiarę, dzień dobry. To się nie klei. Jej kariera zaczęła się dużo wcześniej. Ona już jako maleńka dziewczynka występowała w różnych spektaklach, w reklamach telewizyjnych, no ale jednak... No i jak? Wszystko wróciło. Właś? Nic nie powiem, nic nie mogę, nie mogę. A wy widzieliście Marcina i Dorotę? Czy... Tak, oni byli pierwsi. Tak. A czyli wy sobie na widowni się jej patrzyliście? Tak, i ta wieża Kapresja. Przecież wierzę, co oni są mądrzy. Dorota wszystko przeczytała chyba. Marcin to ja nie wiem, skąd on ma to. Jakoś tak mu się to wlewa wszystko. Ewa, ale skoro tu jesteś z nami dzisiaj i prowadzisz program, że przeżyłam. Co wnioskuje, że jednak totalnej kompromitacji...